Ostatnio bardzo często mówi się o przesadzonym Mausie i Type 5 Heavy. Szczególnie na rosyjskich forach można przeczytać liczne tematy poświęcone problemowi z przebijaniem tych maszyn. Dlaczego fani czołgów średnich narzekają, że ich biedne pociski kumulacyjne ze średnią penetracją wynoszącą 330 mm nie są w stanie przebić tych wielkich i powolnych konstrukcji? Ale czy tak nie powinno być? Czy to jest źle? Wieście mi lub nie, ale kilka lat temu tak wygląda WOD. W grze nie było możliwości przebijania takiego mausa od tak bez celowania. Trzeba było znać słabe punkty i trochę się napocić. Często nawet objechać takiego delikwenta. Po wielu latach w bitwach losowych w końcu pojawiły się czołgi ciężkie i teraz nagle pojawił się płat, że pojazdy te są przesadzone. To że przebijamy je, no tylko połową pocisków. To przecież problem. Co więcej, mówi się nawet o nerfie dla dopiero co zbafowanych chywików. Na szczęście, tutaj cytuję wypowiedź jednego z twórców Fort of Tanks: Wszystko zależy od danych statystycznych zebranych na serwerze, jak na razie nie ma takich planów. Podsumowując, przez najbliższe kilka miesięcy raczej niewiele się zmieni i dalej będziemy mogli obserwować nową rolę Czołgów Ciężkich. Rolę Czołgów Przełamania, agresorów a nie skąpionych Czołgów do bicia. Chowających się w krzakach przed lajtami i średniakami. Aby jednak ten materiał lepiej zobrazował dzisiejsze możliwości heavyków, pokażę wam dwie kosmiczne rundy z ilością odbitych uszkodzeń na tajpie i mausie. Podczas nich omówimy dlaczego tak dużo się od nas odbijało. Przed tym jednak dwa słowa o pancerzu tych konstrukcji. Co czyni myszkę tak twardą? Ano, kontowanie. Zauważcie, że jeśli ustawimy myszkę pod kątem prostym, to jej przybicie wcale nie będzie żadnym wyzwaniem. Wieża ma tak naprawdę 260 pancerza, więc przybicie tutaj pociskiem premium z 10 tieru to pikuś. Te deki przebijają ten pojazd na wylot, jeśli nie skontujemy pancerza. Po lewej stronie identycznie 260 pancerza. Jeśli chodzi o kadłub, to tutaj... Mamy nieco lepszą sytuację. Potrzeba około 280 penetracji, aby zacząć przebijać. Chyba że wycelujemy w dolną płytę, w którą wchodzi dużo łatwiej i jest to zdecydowanie jeden z najsłabszych punktów. Potrzeba około 250 penetracji. Jednak nikt, kto wie coś o tej grze i kto wie o myszce, nie ustawi się w ten sposób do rywala. Zacznie się kątować i wtedy pojawią się problemy. Lepszą pozycją dla myszki będzie. Taki kąt. Zauważcie, że teraz od razu będą rykoszety. Przednia płyta? <laughs> 311 penetracji nie wystarczy, aby przebić górną płytę. Dolna płyta? Zapomnij, nie przebijesz pod tym kątem. W bok? Nie ma, nie ma opcji. 524 penetracji i tak rykoszet. Wieża? 650 też rykoszet. A jeśli chodzi o wieżę. Niestety, ona wciąż będzie problemem. Zauważcie, że nawet pod tym kątem, może i kadu będzie bezpieczny, ale wieża będzie spokojnie do przebicia. Potrzeba około 270 penetracji i w wieżyczkę będzie wchodziło. Dlatego też trzeba obrócić tą wieżę jeszcze bardziej i wtedy będzie już potrzeba 280 penetracji. Ale pamiętajmy o tym, aby bok nie był obrócony za bardzo, bo wtedy tutaj będziemy po prostu przebijani. Więc mycha tak naprawdę. Ma najsłabszą wieżę, jeśli patrzymy na ogół, kadłub pod kątem będzie faktycznie nie do ruszenia. A co z Japońcem? Ten pojazd to już w ogóle ewenement. Tak naprawdę nie ma go jak przebić od przodu, jeśli naprawdę nie załadujemy amunicji premium. Zauważcie, że kadłub pod przodu ma no, kosmiczne wartości pancerze, nawet 450 w tym miejscu na pochyłej płycie, okolice no już górnej płyty troszeczkę słabsze potrzeba około 280. Penetracji i będą pierwsze rykoszety, Jarzmo jeszcze twardsze. Garnek faktycznie jest możliwy do przebicia. Tutaj potrzeba około 260 penetracji, ale zależy jeszcze jak trafimy. No i tak naprawdę nie ma żadnych słabych punktów. Kiedyś można było strzelać tutaj w te takie wystające fragmenty, ale teraz są one równie twarde. A pod kątem. Sytuacja wcale się nie zmienia, bo wszędzie jest bardzo twardy pancerz i tylko Gold ammo sprawi, że pojawią się przebicia. Dlatego też Type'a zalecam objechać i pakować pociski w bok, tam naprawdę wchodzi już bardzo łatwo, więc broń Boże nie pokazujcie się bokiem lub tyłem grając Type'em 5 Heavy. Okej, okay, to lecimy. Mamy mapę Piaszczysta Rzeka, tryb Szturm i jak widać nie ma ani jednej arty. To nie jest... Częsty widok dla Taipa. Jeśli chodzi o kolejne plusy, to w drużynie przeciwnej nie ma dużej ilości niszczycieli czołgów i powiedzcie mi, czy to nie ułatwia odbijania? Czy to nie są czynniki, które decydują o tym, że pojazd jest w stanie wytrzymać więcej na takiej mapie i z takimi pojazdami? No bo jak dla mnie to jest cud, aby tak wylosowało Maus albo Taipa. Po prostu genialne losowanie. Kolega ma no, mimo wszystko atakować, więc nie dziwię się, że będzie chciał kierować się do przodu w okolicy środka, tak aby chociaż zbliżyć się do rywali. I przy okazji tajpa nie wolno zapomnieć o nowej armacie, o haubicy, która sprawia, że tak naprawdę są kosmiczne strzały po 1400 i są też totalne kalafiory, fajle i strzały za zero, strzały za nic, za pudło i także strzał po 400-500, które, które są raczej yy, zwykle. To jest raczej codzienność, to nie jest tak, że każdy strzał to przecież 1400 uszkodzeń, bo wtedy nie mielibyśmy innych czołgów w bitwach, tylko typy. Więc bitewka zaczyna się już teraz od rekoszetów, kolega chce podjechać do środka, no ale niestety rywale non-stop go męczą strzałami po 600, po yy, 400, które oczywiście są zablokowane i co jest istotne to są w większości strzały z pocisków przeciwpancernych dopiero teraz widzimy pierwsze przebicie z pocisku przeciwpancernego ale z pancera kanwagen 7 gdzie ten gracz strzelił? w to miejsce, wydaje mi się, że przebił się tutaj, czyli w okolice tego wizjeru, no i to jest jedno z miejsc, gdzie potrzeba około 270 penetracji rywale strzelają strzelają, mamy już 7000 uszkodzeń zablokowanych przez pancerz, ale tak jak mówiłem, w większości so, są to strzały z penetracją wynoszącą 280-70 na złocie, więc yy, to i tak jest za mało, aby ruszyć ten pojazd. Poza pewnymi wyjątkami, teraz nawet M103 decyduje się na ostateczność i strzał z hajka za 94. Pewny problem dla kolegi jest to, że on próbuje stąd się wycofać. Ale non-stop zdejmują mu gąskę i do tego jeszcze rywale zaczynają przechodzić na amunicję odłamkowo-burzącą. Taka reakcja raczej normalna, po prostu sposób, aby jakkolwiek radzić sobie z tym potworem. No i to jest to. Yy, gracze po prostu prędzej czy później ładują tego yy, haeka i strzelają po ten niby skromny damage, ale jak zaraz popatrzycie, przy pięciu, sześciu pojazdach celujących w jeden, nawet te haeki zabierają sporo HP, kolega już ma y, ponad tysiaka na koncie mniej. Co najgorsze nawet nie widzi, kto w niego strzela i nie ma nawet opcji oddania. To jest najgorsze. No i dobra, y, mówiło się o wiele, y, o wiele o tym dziale, o hobbicy, która jest też, też przesadzona tak jak sam pan, coś nowego typa, ale powiem wam obiektywnie, że tak nie jest. Każdy myśli, że nawet taki strzaw grilla to jest pewnie jak i 1400 uszkodzeń to pikuś, ale jeśli ktoś faktycznie pogra typem, to szybko dowie się, że aby nawet trafić takiego głupiego grilla za te 1400, to trzeba trafić i co więcej mieć szczęście, aby nie poleciało źle w gąski, bo jeśli trafimy w gąski, to wejdzie za 600 i z naszego demedża nic, więc oczywiście teoria o Super OP Hałbicy jest taka sobie, bo nie dość, że jest droga w utrzymaniu i na pewno nie możecie jechać tylko na tym pojeździe przez tydzień, bo nie wytrzymacie, wasze finanse skończą się na minusie. Także yy, to jest jeden problem. I drugi, no to dział jest bardzo losowe i raz strzelamy w Mausa za 100, a potem za 600 i nie wiadomo dlaczego. Strzelicie w to samo miejsce. Także Hałbica jest fajna. Jest zabawna, daje fan, ale na pewno nie powiedziałbym, że jest kosmiczna. Dużo lepiej i pewniej wychodziłoby strzelać z działa typu E-100 ze 150 ką Więc tutaj podkreślam jedną bardzo ważną rzecz. No i jeśli chodzi o ten pancerz, to tutaj znowu mamy ciekawą sytuację. No, od przodu faktycznie odbija się od nas pełno, ale teraz rywalizowaście. Prawie strzelają tylko APK-ami. No, pepek, 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 pepek. Amunicja przeciwpancerna. Oni mają penetrację 240, 50. To jest nic. Kurde, 240 penetracji to na ISA-7 jest za mało. To co dopiero na czołg dwa razy większy i łatwiejszy do trafienia. Więc to są po prostu czynniki, które sprawiają, że tyle kolega odbił. To nie jest tak, że czołg nagle jest tysiąc razy lepszy. Fajne losowanie, sporo szczęścia i tyle tak naprawdę. Kolega, tak naprawdę też warto powiedzieć, że nie ma działa hobbycy, tylko zwykłą 140. Czyli strzela tutaj y, pociskami pewniejszymi. One na pewno mają też swoje atuty, aczkolwiek ja dużo bardziej cenię sobie trola za fan gry. I y, też to warto podkreślić, działo to wcale. Nie jest też taki dobry ze względu na penetrację. Tak jak rywale mają za mało penetrację aby przebić Type'a, tak Type na tym dziale ma problemy, aby przebijać rywali, bo na złocie nawet ma głupią penetrację tylko 282. Tylko dlatego, że jest to jedna z najgorszych wartości wśród czołgów ciężkich tego poziomu. Nie porównuję tego do po prostu mojego widzi mi się tylko faktycznie do innych czołgów. Nawet już Kranwagd ma 300, a S100 e 340, nawet może mieć tam T57 Heavy 340. Kosmos, prawda? Różnica bardzo duża. No i tak, czas mija, minuty mijają. My mamy już na koncie 21 tysięcy uszkodzeń zablokowanych przez pancerz, i rywale nawet już odpuścili strzelanie. Zauważcie, że naprawdę. Rywale strzelają już bardzo rzadko do kolegi, bo w większości sobie odpuścili. Okej, okay, to jest zabawne, jak tak do nas strzelają, strzelają, ale postawcie się na miejscu tych graczy. Czy widzicie sens strzelać, jeśli już na przykład nie macie golda w z 500 metrów? Bo ja nie widzę. I tu przechodzimy do kolejnego bardzo, bardzo istotnego yy, czynnika: dystans. Pamiętajcie o tym, że amunicja przeciwpancerna i podkalibrowa wraz z pokonanym dystansem traci penetrację. Jeśli strzelacie w rywala z 500 metrów, to nie zdziwcie się, jeśli wasza penetracja drastycznie spadnie nawet o jedną czwartą. No i co wtedy? No i jeśli macie 300 penetracji, no to nie macie 300, tylko na przykład 200 powiedzmy 30. No i 230 penetracji. To może nie wystarczyć na 8 tier. Na 8 tier. To, co ma wystarczyć na type 5 heavy, prawda? Więc tutaj kolejny bardzo istotny element tych rykoszetów. Dystans. Gdyby rywale strzelali z dystansu, no powiedzmy 200 metrów, sprawa wyglądałaby inaczej. No i tutaj idealnie też to widać. Rywale zaczynają podjeżdżać. No i kolega błyskawicznie jest przebijany. Tam było 500, 600 metrów. Teraz mamy 200, 300 i. Mamy już 81 HP. 81 HP nie bez powodu. Po prostu dystans jest bardzo niewielki. Kolega ma sporo uszkodzeń, tak naprawdę już można mówić o wartości 4000 spokojnie, bo tam było jeszcze parę strzow na ślepo. Teraz może wejdzie w M103, wchodzi. No i to sprawia, że na pewno mamy już niezły wynik uszkodzeń. Nie, nie tylko po zablokowaniu. Podsumowując. Nie można rzec tutaj już więcej, temat chyba w miarę wyczerpany. Tej 5 Heavy w takich warunkach na pewno jest piekielnie twardą bestią, ale jak pokazuje bitwa, nie niezniszczalną. Planowałem początkowo pokazać Wam potyczkę mausem, ale chyba i nie pokażę, bo nie widzę większego sensu, tam jest podobna sytuacja co tutaj. Identyczne rykoszety, identyczny dystans i brak art. To wszystko chodzi o arty. Tu wszędzie chodzi o arty, bo gdy one są w bitwie, to takie rezultaty są dużo, dużo trudniejsze. No i dobra. Yy, w takich chwilach też zawsze mnie smuci to, że nie ma żadnego bonusu za zablokowane uszkodzenia. Bo umówmy się, kolega był celem dla drużyny przeciwnej i to dawało spory komfort no, sojusznikom mogli pozwolić sobie na więcej, ale tego nie zrobili, bo porażka i tak ma miejsce. No i co, tyle. 28 tysięcy uszkodzeń zablokowanych przez pancerz chyba robi wrażenie. I na tym zakończymy. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Piszcie śmiało, jakie jest Wasze zdanie o Type 5 Heavy i Mausie obecnie. Czy są to czołgi przesadzone? Oczywiście, uwzględniając nie tylko takie bitwy, lecz normalne warunki bojowe. No i także, czy. Tak w ogóle powinna wyglądać sytuacja w włocie? Czy czołgi ciężkie powinny według Was być tak zbalansowane? Może są za słabe, wciąż może przesadzone? Jaka jest po prostu Wasza tutaj opinia na ten temat? Także tyle, trzymajcie się. Cześć!